hymnu. O zabranie głosu proszę prezesa Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego, pana Lecha Tomińskiego. Witam serdecznie, Totoszynie, najlepsze zawodniczki i zawodników w grupie młodziczek. Serdecznie was gorąco witamy. I cieszymy się, że każdorazowo na naszych UKS-ach startuje cała Polska. Dziękuję wam jeszcze raz za przyjazd. Również serdecznie witam panów sędziów, kierowników ekip, trenerów oraz ich opiekunów. Pozwólcie, że przywitam również naszych gości, którzy przybyli na naszą imprezę. Witam serdecznie prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu oraz wiceprezesa Polskiej Federacji Sportu w Warszawie, pana Stanisława Sikorskiego. Witam wiceprzewodniczącego Wielkopolskiego Zrzeszenia ZS w Poznaniu, pana Hieronima Marszałka. Witam wicestarostę powiatu Koszyńskiego, pana Krzysztofa Kaczmarka. Gratulujemy panie burmistrzu wspaniałej sesji. Podoba mnie prawdę trochę naszej chwili, ale gratulujemy za wspaniałą opiekę. Dziękujemy. Proszę państwa, sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest pan Czesław Czerwiec. Witam panią dyrektor szkoły w Podpiszewie i panią prezes z naszego UKS-u w Polsce, panią Maradę Lorenę. Pan dyrektor szkoły i gospodarza dzisiejszej imprezy, prezesa profesora, też nie widzę, pana Andrzeja Bogarda i też nie coś ważnego. Witam również mojego przyjaciela, członka zarządu Polskiego Związku Zapośredniczego Mirosława Pikierskiego. Również wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego Poznania pana Zdzisława Bartowskiego. I państwo bardzo uczestniczy dzisiejszego turnieju. Bardzo serdecznie w imieniu władz miasta Kotoszyna, powiatu kotoszyńskiego witam wszystkich na imieniu gościnnej ziemi kotoszyńskiej. Bardzo się cieszę, że tak licznie, liczne defity, tak licznie składa dzisiejszemu kotoszynie. Muszę powiedzieć, że życzę wszystkim udanej sportowej rywalizacji. Nie taka jedna uwaga na wstępie Krotoszyn za pasami stoi. I w tym momencie nie pozostaje też nic innego, jak tylko dokonanie specjalnego zadania. Ogólnopolski turniej uczniowskich klubów sportowych dziewcząt i chłopców z tyłu wolny, zapasa z tyłu wolny uważam za otwarta. Dziękuję.